Dzień dobry Państwu, witam serdecznie po krótkiej przerwie, po serwisie informacyjnym. To jest oczywiście Dzień z Republiką. My dziś komentujemy głównie 100 dni rządu i 100 niespełnionych obietnic, w większości niespełnionych obietnic Donalda Tuska. Moim i Państwa gościem jest profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, rzeczywiście no mamy niewiele z tych 100 konkretów, które zostały zrealizowane. Zobaczymy na początku krótki fragment konferencji prasowej. To była konferencja posłów Zjednoczonej Prawicy, pan Mariusz Błaszczak, a także pan Przemysław Czarnek. Zobaczmy. Można by powiedzieć, że Donald Tusk jest patologicznym kłamcą, bo przecież zdawał sobie sprawę, że nie zrealizuje tych 100 postulatów w ciągu 100 dni. A więc oszukiwał opinię publiczną, oszukiwał wyborców. To jest 100 kłamstw, które właśnie w ten sposób wygląda. Nasi posłowie byli we wszystkich ministerstwach. Różny stan tam zaobserwowali, również psychologiczny tych, których spotykali tam i przesłuchiwali. Niektórzy uciekali, niektórzy nie chcieli przyjść, niektórzy kazali oczekiwać na siebie po kilka godzin, a niektórzy z kolei nagrywani prosili o kolejny zestaw pytań, bo te dotyczące 100 konkretów były zbyt trudne, żeby na nie odpowiedzieć. A nasi posłowie skorzystali wczoraj praktycznie z dnia wolnego niemalże, no bo nie można zrealizować 100 konkretów w 100 dni, jeśli parlament nie pracuje. Zwołuje się posłów na 2 dni, przyjeżdżają posłowie z całego kraju, a głosowania trwają 20 minut, dotyczą 14 spraw, z czego 6, jeśli dobrze pamiętam, 6 dotyczą tak fundamentalnego zagadnienia, jak 90. rocznica uchwalenia ustawy o ochronie przyrody. No w jaki sposób, celebrując 90. rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie przyrody, chce się zrealizować 100 konkretów? To nie jest 100 konkretów, to jest 100 kłamstw. Odkryliśmy to wczoraj w tych ministerstwach, co nie było zresztą trudne. To jest 100 kłamstw na 100 dni rządów Tuska. Oszustwo w biały dzień społeczeństwa, które głosowało jednak za konkretami, a nie za kłamstwami. Będziemy im patrzeć, szanowni państwo, na ręce. Nie mogą być spokojni, nie mogą spać. Spokojnie będziemy koalicją niezwykle skrupulatnie rozliczającą tą władzę. A teraz jeszcze spot opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie spot, który pojawił się na te 100 dni rządu Donalda Tuska. Zobaczmy. Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Chcę, żeby to wybrzmiało tu dzisiaj w Tarnowie na całą Polskę. Naprawdę ludzie w Polsce będą mieli dzięki temu więcej, w sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie lepiej. Moratorium na wzrost podatków, najważniejszych podatków, PIT-u, CIT-u i VAT-u na 3 lata. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, żebym znalazł naprawdę po 5 zł. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Kredyt 0%. Podatek kasowy, to znaczy zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy będzie faktura. Będziemy proponowali dopłatę do najmu 600 zł. Każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę wam powiedzieć, nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane. No, ja to traktuję jako raczej taką przenośnię. W polityce słowa znaczą tyle, ile sprawczość, która za tymi słowami stoi. No i ta muzyka, przypominam, że z nami profesor Mieczysław Ryba, muzyka z Titanica, i tak właśnie zastanawiam się, no rzeczywiście mamy niewiele zrealizowanych z tych 100 obietnic, 100 konkretów Donalda Tuska. Czy to będzie rysa na wizerunku i czy to będzie właśnie tonący statek jako metafora, jako przenośnia tego rządu, jak pan sądzi?
No, oczywiście w dłuższym czasie na pewno tak. Z tych konkretów, no to powtarzamy to, ale to trzeba widzieć za każdym razem. Na tysiąc sposobów jest realizowany jeden konkret, to znaczy wyrzucanie ludzi nawet domyślnie związanych z PiS-em z różnych stanowisk. Takich, prawda, którzy są pisowcami albo nawet, którzy się widzieli gdzieś tam z kimś, kto jest z PiS-u. To jest realizowane jako pewne igrzyska, więc zamiast tego chleba, 100 konkretów dawania chleba na różne sposoby, mamy póki co 100 różnych pomysłów na to, jak się mścić na PiS-ie, czyli te igrzyska takie dosyć krwawe. Ale czy to jak będzie to działać w perspektywie? Pamiętajmy, że jest jedna rzecz, którą Tusk przez te 100 dni zrobił, mianowicie zmonopolizował tradycyjne media. Praktycznie oprócz tutaj Telewizji Republiki nie ma zbyt wiele takich stacji, gdzie można by było realną krytykę lub realne pytania co do tych rzeczy, które obiecał Tusk, usłyszeć. I to jest sytuacja, która pozwala mu jak gdyby unikać takich konkretnych pytań. A czy pana zdaniem wyborcy oczywiście koalicji 13 grudnia, wyborcy Platformy Obywatelskiej, czy oni oczekiwali spełnienia tych obietnic, czy jednak dla nich główną obietnicą, i tutaj można użyć takiego określenia, kamieniem milowym, było odsunięcie PiS-u od władzy? Ja myślę, że większość przytłaczająca chciała odsunięcia PiS-u od władzy z różnych powodów i to był motyw głosowania, ale no nie wszyscy, nawet nie wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej i nie wszyscy wyborcy Lewicy. Natomiast wydaje mi się, że żaden prawie wyborca trzeciej drogi nie chciał, nie po to głosował na trzecią drogę, ażeby się mścić na PiS-ie w taki sposób, jak to wygląda. No, a już na pewno nie chciał, żeby, prawda, tłuc rolników na ulicach Warszawy. Dlatego widzimy takie, a nie inne ruchy sondażowe, jeśli mówimy o tej partii, no, bez której nie byłoby większości parlamentarnej, która w tej chwili rządzi. My rzeczywiście obserwowaliśmy te obietnice, te zapowiedzi Donalda Tuska i teraz obserwujemy pewnego rodzaju tarcia w tej koalicji rządzącej od pewnego czasu. No, część komentatorów mówiła, że właściwie Robert Biedroń i Donald Tusk skrzyknęli się przeciwko trzeciej drodze. Jeśli chodzi o sondaże, to rzeczywiście te notowania z trzeciej drogi, a także Lewicy szybują w dół. Czy rzeczywiście uważa pan, że w koalicji trzeszczy? Znaczy kwestia jest tak, znaczy trzeszczy dlatego, że bardzo nieczysto gra Tusk w stosunku do tych swoich koalicjantów. Jeśli mówimy o nawet konsultowanie pewnych rzeczy, które robi, mi się daje, że on nie konsultuje, skupił w rękach swoich władzę, ale w tym znaczeniu, o którym mówiłem na początku, bo tu żaden projekt wielki nie jest realizowany. Trudno go wymienić. No może podwyżki dla nauczycieli, ale to się budżet znowu nie spina. Ale też nie w takiej wysokości, w jakiej to obiecywano. Dokładnie. Natomiast druga rzecz jest taka, że wydaje się, że Tusk miał chyba takie marzenie bycia szefem Komisji Europejskiej, ale to się oddala. To widać po wizycie von der Leyen również w Polsce. Nie, no mamy też już oficjalną kandydatkę właśnie, tak jak pan wspomniał, Ursulę von der Leyen, więc tutaj chyba o tej funkcji Donald Tusk może zapomnieć. No tak pewnie jest. W związku z czym kolejne marzenie, no to jest bycie prezydentem. I wydaje się, że ten rząd, w którym nie wiadomo kto, jakie kompetencje ma, w poszczególnych ministerstwach nie są porozdzielane wielokrotnie kompetencje na wiceministrów, jest ich ogrom. Brak realizacji czegokolwiek, co byłoby jakimś wielką rzeczą, wielkim projektem. Wszystko jest podporządkowane temu, ażeby Tusk stanął na tym placu boju jako najważniejszy, a może jedyny kandydat całego tamtego obozu, stąd obniżanie potencjału trzeciej drogi, no bo wydaje się, że bicie tych rolników, no w istocie najbardziej uderzy nie w miastowy elektorat Platformy, ale właśnie osłabiło bardzo mocno chociażby PSL na wsi. No i samego Hołownię, który przecież taki łagodny jest i taki miły i taki internetowy i koncyliacyjny, no więc
To są potencjalne zagrożenia dla Tuska i bardzo bym powiedział egoistycznie on tę grę prowadzi. Wydaje się, że cały układ rządowy, dobór ministrów, prawda, takich agresywnych, absolutnie nie służy temu, ażeby układ parlamentarny tutaj się wzmacniał, ażeby rząd miał coraz lepsze notowania, ażeby koalicjanci byli stabilni w swoim poparciu, tylko jest to egoistyczna gra na siebie. I oni dlatego tak się irytują i raz za razem tam w tej chwili ogłaszają jakieś żądania, groźby wyjścia z koalicji. Przy tak zaniżonych sondażach z żadnej koalicji oczywiście nie wyjdą. No bo by praktycznie zniknęli, no więc on to doskonale wie, więc rozmawia z nimi nie jako z partnerami, ale rozmawia z nimi z pozycji siły. Panie profesorze, to teraz czas na sondaż i pytanie, które padło, czy Polacy są aborcja zadowoleni do 12 tygodnia ciąży. Zobaczmy. Czy twoim zdaniem rząd Donalda Tuska spełnił obietnice wyborcze na 100 pierwszych dni? 22% ankietowanych odpowiedziało tak. 63% nie, 15% nie ma na ten temat zdania. Skoro 22% odpowiedziało, ankietowanych odpowiedziało, że tak, no to właśnie można się zastanawiać, kto to jest. Czy to jest tak zwany żelazny, twardy elektorat, który bez względu na to, co robi Donald Tusk, i tak będzie go popierał? Tak sądzę. Który, znaczy, nie popierałby wtedy, gdyby Tusk zaczął politykę koncyliacyjną wobec na przykład PiS-u. No to absolutnie tego poparcia by nie było, nawet tego 22%. Pewnie to w realnym tam sympatiach partyjnych, tam nawet jeśli nie zostało to wykonane, te 100 obietnic, no to jeszcze dodamy do tych 20 kilku%. Tym niemniej mówimy o tym twardym elektoracie. Gdyby Tusk wprowadził jakiś element koncyliacyjny, to byłby odrzucony przez ten twardy elektorat, bo on przez media z tego zaplecza był wychowywany w skrajnej nienawiści, niechęci. Proszę zwrócić uwagę nawet na plakaty wyborcze na ulicach miast teraz, które są niszczone z taką zawziętością. No, po prostu ten elektorat antypisowski tak był wychowany. I dlatego, kiedy ten element koncyliacyjny pojawił się w momencie wizyty wspólnej premiera i prezydenta w Stanach Zjednoczonych, zaraz potem Radosław Sikorski mu ogłosił wyrzucenie naraz 50 ambasadorów. To po prostu no, rzecz niesamowicie osłabiająca państwo polskie, ale zaogniająca spór. Ja myślę, że najlepszą rzeczą, jaką PiS zrobił w ostatnich tygodniach, to jest to, że zaprzestał takich marszy w obronie Kamińskiego, Wąsika, jakiegoś tam rzucania się w obronie prokuratury, w sensie takim demonstracyjnym, bo to niewiele dawało. I dobrze zrobił, nie przyłączając się na zasadzie wchodzenia w te protesty rolnicze, ponieważ one zaraz Platforma, czy będzie z nią związane, wskazywałyby, że to są pisowskie protesty. Ale tak już się trochę stało poniekąd, panie profesorze. Takie zarzuty się pojawiły pod adresem części rolników, że to są po prostu pisowcy. Tak, ale tam nie było widać Jarosława Kaczyńskiego czy głównych liderów PiS-u, więc takie zarzuty tylko irytują rolników, bo taki był cel, czyli sprowokowania pewnego konfliktu, jak to niektórzy mówią, przejechanie tam po kracie jakimś tam metalowym przedmiotem i mówienie, no popatrzcie, z jakimi awanturnikami mamy do czynienia, sprowokowanie bujek, wmontowanie w to PiS-u. No i oczywiście w swoich mediach, czyli tych dominujących, pokazanie tego w takiej krasie. Odsunięcie się na bok i takie właśnie rozliczanie ze 100 konkretów, bardzo precyzyjne rozliczanie z różnych innych działań, na przykład z CPK, to wszystko ma swoją bardzo pozytywną dla prawicy wymowę i jest to niezwykle trudne dla Koalicji Obywatelskiej. Oni nie są w stanie zrealizować tych rzeczy pozytywnych, natomiast liczą na wojnę polsko-polską i na kanwie tej wojny chcą no, wzmacniać te 22% do kolejnych, no bo wtedy się powie, że zrobilibyśmy, ale ci szaleńcy z PiS-u, może jeszcze prezydent nam blokują, więc jeśli wygramy wybory prezydenckie, to wtedy zrealizujemy nie 100, a 200, a może nawet 300 konkretów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, był moim państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Drodzy państwo, teraz już na naszej antenie czas na flash, czyli skrót najważniejszych informacji. Następnie wracamy do naszego studia wraz z kolejnymi gośćmi. Do zobaczenia. Bądźcie państwo z nami.